Cześć, z tej strony Zeus. Chciałbym zademonstrować Wam w rozkminie taktycznej pistoletówkę w wykonaniu SK na mapie D-Train. Jest to fake zajęcia bombsite'u B, a następnie cofnięciu na bombsite A. Przyjrzyjmy się podziałem ról oraz zachowaniem graczy podczas rundy. Bolc jako zawodnik supportujący z P250 flashem oraz smokiem udaje się przed zamek, czeka na zajęcie zamku przez jego kolegów, następnie udaje się na swoją pozycję, z której rzuca smoka na odcięcie wizji z konektora oraz flasha na wyjście. Pikuje rampę wraz z innymi teammate'ami, następnie cofa wraz z Fallenem przez drabę. Na bombsite A udaje się za elektryk, następnie za piątkę i niestety zostaje spikowany przez konfiga, który flankował całą sytuację od odnogi. Kolejnym zawodnikiem supportującym jest Fallen. W pierwszym etapie rundy spogląda on na górną część zamku, w momencie gdy reszta teammate'ów zajmuje właśnie tą okolicę. Następnie ustawia się on na smoka oraz flasha, odcina on wizję pomiędzy dwójką a trójką, flashuje na wyjście, następnie wybiega rampą oraz flashuje on konektor, umożliwiając Ferowi przedostanie się na bombsite A. Fallen wraz z Boltzem cofa przez drabę i udaje się w kierunku bombsite'u A. W momencie, gdy Boltz zostaje piknięty, refraguje on przeciwnika, a następnie zaczyna się gambling w wykonaniu SK. Fallen celuje się w Ivy i próbuje stamtąd wyciągnąć przeciwnika i wyczekuje na piki wraz z Ferem. W momencie, gdy Fer robi całą robotę, Fallen plantuje pakę, zauważenie ostatniego zawodnika, pikowanie razem z Ferem i refrag właśnie w wykonaniu Fera. Stój wraz z Ferem w początkowym etapie rundy zajmują zamek. Następnie, gdy zawodnicy ustawią się na smoki, wyczekują oni odpowiedniego wyjścia po flashach rampą. Next Stewie niestety dostaje od razu heada. Zapewne wraz z Ferem mieli misję do konektora i dwójkowo mieli zająć bombsite A właśnie od tego miejsca. Fer zajmuje zamek, a następnie daje znać zawodnikom antyterrorystom, że gracze SK zajęli właśnie tą pozycję. Następnie ustawia się pod rampą, gdzie wraz z Stewiem mieli wypikować konektor. Stewie niestety umiera, Fer biega do konektora i po flashu zajmuje właśnie tą pozycję i wybiega na bombsite A. Timing zdecydował, że niestety nie złapał konfiga w momencie rotacji, jednak bardzo mądrze pozycjonuje się w okolicach drabiny i wyczekuje ewentualnej właśnie rotacji z bombsite'u B zawodników CT na bombsite A. Ostatecznie, znając pozycję ostatniego zawodnika antyterrorystów, pikuje wraz z Fallenem i refraguje go, wygrywając rundę. Cold Zera podczas tej taktyki ma zadanie lurka. Udaje się on na śmietnik, pilnując w razie czego pushu Ivy ze strony CT. W momencie, gdy zawodnicy SK smokują bombsite B oraz flashują, on udaje się na Ivy i właśnie w tym momencie miałby łapać rotację zawodników z Ivy. Niestety konfig pozostaje na pozycji i zabija Cold Zera. Jednym z aspektów, dlaczego konfig się nie nabrał na fejka, możliwe jest to, że zawodnicy antyterrorystów nie zauważyli paki na bombsite B. Pomimo tego, że Fallen dosyć agresywnie wychylał rampę i bombsite B został właściwie opanowany, zawodnicy CT nie zauważyli tam właśnie paczki i konfig nie zdecydował się na szybszą rotację, a pozostanie na Ivy. Fake nie został do końca udany, jednak bardzo dobra postawa Fera spowodowała wygraną SK w tej rundzie. Ponadto Stewie wychylający z rampy na bombsite B dostał headshota od zawodnika CT holdującego konektor, który miał mleko. Dosyć unlucky sytuacja, jednak miało to zdecydowanie duży wpływ na rundę, ponieważ dwóch zawodników
Terro nie zajmowało bombside'u A od konektora, a był to sam Fer. To by było wszystko z mojej strony. Dziękuję za obejrzenie materiału. Zapraszam na kolejne. Również zapraszam do subskrypcji kanału oraz polubienia fanpage'a. Dzięki, cześć.